Siemanko moi drodzy, ja jestem Winny Live, ze mną jest Mateusz. Siema. Z zaskoczenia materiał, który nie jest w ogóle związany z moim contentem, bo jestem shooterem, ale myślę, że w jakiś sposób może to ich zainteresować, prawda? Dokładnie. Co my mamy? My mamy indywidualna racja żywnościowa. Jest to pakiet na cały dzień dla jednego żołnierza Wojska Polskiego, wykorzystywany w Polsce. No i chcemy przetestować, sprawdzić dania, które są w środku. No nie wiem, i mam nadzieję, że przeżyjemy. Też mam nadzieję. Mamy też przygotowaną wodę, bo na opakowaniu pisze, że potrzeba jest 330 ml wody. Co mamy tutaj na początek? Poczekaj, ja wyciągnę drugi ten, że będę miał z bliska jeszcze kadry, wiesz? To tak położę. Co tu mamy na początek? Szprot wędzony w oleju. Dobra. Mamy taki nawet. Miód. Miód. Ale spory miód. Miód nektarowy, wielokwiatowy. Nawet spory, nie? No. Następnie mamy suchary specjalne. Suchary specjalne. Piastowskie. Moi drodzy, z tego co widziałem w internecie, to one są podobno bardzo twarde. Dobra, wyciągamy następne. Tu mamy na sztuce. Chusteczka. O, tu tylko łyżka jest. Cię jeszcze zaskoczę. Mamy słomkę. Słomka, tak jak w McDonaldzie, więc McDonaldzie. Oni też dają słomkę. No, może cheeseburger będzie. Właśnie, a ja mówię cola, nie? Dobra, mamy tak. Sól. Sól. Chyba ja już widzę tutaj miętusa albo guma. Guma. Miętowa. Dwie sztuki w środku. Dwie sztuki. Sól, pieprz, cukierek z witaminą C. No. I do tego kofik. Czyli kawa. Kawę. I jak ty mówiłeś wczoraj, rozmawialiśmy o tym, ten woreczek. Woreczki. Taki foliowy, to jest jak strunowy. Jak strunowy. Jest to woreczek strunowy. No i mamy 1,5 metra papieru toaletowego. Ale tu mamy jeszcze raz sucharki. O kurde, to nas rozpieszczają. Baton zbożowo-owocowy o smaku gruszkowym. Czyli mamy też słodki baton. Super. Ale ja wciąż chcę mięsa, nie? Więc... No to ma. Gulasz węgierski. Gulasz węgierski. Konserwa warzywno-mięsna sterylizowana, gotowa do spożycia po podgrzaniu. No ale jak mam to podgrzać? To chyba już mamy tutaj. Na słońcu może. Może, ale słońca nie mamy. I ten może być. Koncentrat napoju herbacianego, instant. Czyli z tego będziemy mogli zrobić coś do picia, tak? Herbatusie. Ej, dużo jeszcze tam masz tego do wciągania. No właśnie nie, tu już mamy pustkę. Nito. Bezpłomienny podgrzewacz chemiczny. Więc nie będziemy tutaj czytać instrukcji, dlatego że ja oglądałem film i wiem jak to zrobić, nie? Z obawy, że można to zepsuć, nie? No, no. Więc nie wiem, wyciągaj, a ja będę ci robił instrukcję. Dobra, damy. Przede wszystkim tą folię trzeba rozwinąć. A, czekaj, bo tutaj mamy instrukcję. No dobra, ale w każdym razie rozwijamy tę folię. Tą folię trzeba otworzyć. Tak. Ona jest gdzieś otwieralna. Tu otwierać. No. Mamy. Ale nie wiem, czy to się rozrywa. Jest chyba. Nacięte jest. No to ogień. No pewnie tak. Nie czaj się. Jak zepsujemy, to i tak już nic nie będzie z tego. Zjemy na zimno. Zjemy na zimno. Teraz trzeba wlać do tego wodę. Tylko teraz pytanie ile, bo ja wziąłem 330, ale nie wiem, czy 330 jest na cały zestaw razem z herbatą. Czy 330 wlewać tutaj, nie? No tu jest właśnie. Może gdzieś określona ilość? Nie, no tu. Napełnij wodą rękaw do miejsca zaznaczonego linią. Aha. No dobra. No. Dobra, ja tą kamerę na chwilę włączę. No mamy, nie? No mamy, dobra, mamy. Teraz trzymaj. I teraz jako gulasz musimy włożyć... Nie pamiętam z której strony, dajmy, że nad. Czyli z tej strony. O, w taki sposób. Tu już czuję, że coś się robi letnie. Teraz trzeba go zwinąć na pół, tak o, i włożyć do tej tektury. Dobra. I to nam ma niby działać. Się grzeje jedzonko! To nam się nam zagrzać, nie? Tutaj jeszcze mamy fotoreporterów z boku. Czyli gulasz nam się robi. A my w tym czasie myślę, że spróbujemy, co tu jeszcze mamy, nie? No od czego chyba. Zaczynamy, kolego, sympatycznie? No wiesz co, ja bym tego szprota zostawił na koniec. Szprota na koniec? Żeby nam nie zepsuł smaku. Tak? Obawy masz? Obawy. Dobra, to szprocik zostaje na koniec. Szprocik zostaje na koniec. To tak o, te suchary, ja nie wiem, czy teraz będziemy rzucali? One się nie łamią, mordo, zobacz. Chyba, że zrobimy tą herbatę w tym dzbanku.
I co, do popicia? Mówisz? I żeby jakoś zmiękczyć ten. Przekonałeś mnie? Tak? Lejemy. Okej. Okay. Teraz pytanie brzmi, czy możemy zrobić tą herbatę w tym? Znaczy... Raczej w tym na niebogrzeju chyba, nie? No nie, ale... Herbata chyba jakaś taka zwykła, nie? Zwykła, granulkowana. Herbata. 2021 data jest... smaku to jest? Limonka z ekstratem zielonej herbaty. Ohoho, na zdrowo lecimy. Ze szklanek nie mamy, ale... Rozumiem, że też szklanek by nie mieli. Tak. To może tego batona wciągniemy? Od razu mówię. Ty, cicho, cicho. Cicho. Buduje, nie? To działa. Ej, gorące jest, nie? To jest bardzo gorące. Bardzo gorące. Czyli chemia działa. Czyli chemia działa, nie? Ale bulgocze nam. No. Dobra, to super. Taki mały, przenośny grill. Popite mamy, co? Tego batona, dobra. Co? No to dawaj, otwieraj. No dobra, próbujemy. Albo czekaj, daj go na pół przeciemy, czy nie? Mówisz? No. Dobra, trzymaj. Nie, papier. Nie, nie, one takie są, wiesz? Tak? Tak, to jest, no to jest, to się je. No dobra, co? Próbujemy. Zapach taki jakiś bananowy. A jaki to był smak tego? Gruszka chyba. Gruszka? No. Tak? Taki... No na wojnie bym to zjadł, nie? Ale... Jakbyś był głodny, to byś wszystko zjadł. No jest najgorszy, jest dobre. Nie, dobre. Smakowy nawet. Herbata nabrała koloru... wiecie jakiego koloru. Tu nam się grzeje. A ile to ma się grzać? 15 minut. No kurde. No to chyba już z 5 minęło, nie? No, z piątka chyba minęła, no. Baton no, za baton, nami. Bardzo dobry. To jak, idziemy z tymi crackersami? Idziemy, mam jakimś takim jala, nie? Weź to złam, złam to, ale nie na pół, bo to będzie za łatwe. Tak o, kawałek, urli, jakbyś chciał kogoś poczęstować. Patrz, poszło. Jest, udało się, teraz ja. Dobra, żebym palca nie... Palca nie za mało, dobra, mam. Możesz ty. Ale nie ma tragedii. Myślałem, że będą jeszcze twardsze. Czemu one są? Bo kminek kminkiem, czuję. Z kminkiem, no. Od razu uczyć kminek. Pierwszy gryz. Mleko, jaja, soja, orzeszki archidowe. Tutaj nam się to grzeje. Ciągle? Od góry nie, ale od dołu jest wrzątek, nie? Bez kitów. Chcesz dziękujemy. Próbować? Ale nie, nie, to tak nie łamiesz. Dobra, weź całego sobie. Weź sobie. I nie oddajemy za dentystę, od razu ci mówię, nie? Naprawdę. Dobra, mamy. To co, herbatka? No pewnie. No to co, to zdrówko. Zdrówko. Taka herbata. Bez rewelacji. Bez rewelacji, zwykła herbata. Piłem lepszą, nie? No, w warunkach polowych to bym... Dobra. To reryta, co można powiedzieć. Tak. Ale dobra, odstawiamy. Tylko pytanie brzmi, czy ten zestaw to nie jest tylko obiadowy, czy to jest zestaw naprawdę cały dzień, bo jeżeli my mamy batona, szproty i ten miód, plus to danie główne, jako obiad... Ten gulasz jest spory. No tak, ale co, będziesz cały dzień jako żołnierz nosił gulasz otwarty? No właśnie dlatego mi się zdaje, że jest ta konserwa jeszcze do tego. Czy to jest na później. Że to na przykład jest kolacja? No, coś w tym desem. Albo może to być taki obiad z podwieczorkiem. Albo i tak. No dobra, jak ktoś z was wie, to zostawcie po prostu informację w komentarzu. Tak. Najłatwiej. Szprota zostawiamy, miód. No nie wiem, ten miód może z krakersami się je. Trzeba go też spróbować. No trzeba spróbować. No to będzie krakersa. No a jak? Dobra, otwieramy miód, ja wam pokażę. Łamiemy na pół jednego? No, może być. Tutaj miodek. Ty, ale taki miód... chyba nie sztuczny. Nie sztuczny? Wielokrotówka? No, wygląda ładnie. Wygląda ładnie, nie? Mhm. Dobry. Chyba z krakersami. No, ale smakuje mi to. Wielokwiatowy. No, nasz gulasz praktycznie już chyba się zagrzał. Jeszcze wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Nie mogę go utrzymać generalnie z dołu, bo jest bardzo gorące. Może ryzykujemy na szprota? Szprota? Nie wiem. Za kadrem mamy koleżankę, która... No. Lubisz szprotki? Szprotkę. Chcesz szprotkę? Wojskowa, nie, nie, to nie jest zwykła, ona jest w mundurze normalnie. No, wszystkie. Jeszcze w mundurkach.
No dobra, moi drodzy, więc otwieramy to coś. Nie wiem, czy to... Chciałem powiedzieć, ładnie pachnie. Pisz jak kurczak. No i co ja mam teraz robić? Wiesz. Co? Co tu jest narysowane? To trzeba przerwać. Patrzcie. Przerwać trzeba. Jeszcze raz. Tutaj w tym o. Tak? Dlaczego? Tak, bo no, masz, wyrywasz. Według instrukcji jedziemy. Gorące? No. Tak? No jest gorące. Ale to jest bardzo ciekawe. No myślę. Ała! Gorące. No reakcja chemiczna następuje, nie? Zagotowana woda. No już. No dobra, co? Dobra, przynajmniej będziemy mieli, jak nam zimno będzie, jak się ogrzać. Ale to też w jakiś sposób może ogrzewać. No, na pewno. Dobra, to teraz będziemy, Mateusz, otwierali. To będzie dobre. No, open the door. Danie główne, moi drodzy. Wiecie co? Nie powiem, jak to wygląda. No, wygląda jak obiad. Prawdziwego żołnierza. Pyszności po prostu. No dobra, no zobaczmy co. Gdzie mam sztuczce jakieś mamy? Ty masz łyżkę tą, ja mam tą. Tak. Ja będę z lewej. Pachnie, nawet ci powiem. Ty z lewej, ty ja z prawej. Znaczy ja z lewej, ty z prawej, nie? No spróbujmy, co to jest? Muszę jeszcze spróbować. Ty tak właśnie. Ja bym tutaj dał przyprawę. Mamy tu jakąś sól albo coś? Sól i pieprz jest. Bo to mięso się rozpuszcza, nie? Mięciutkie jest właśnie, nie? Ale jakiś smak taki trochę nie jakby... Rozprawiamy to, doprawmy to trochę może, nie? Sól i pieprz. Nie jest najgorsze, to na pewno. No na najlepsze też na razie jeszcze nie jest. Trzymaj, to jest chyba pepper, no to pieprz. Po góry, po górze po pieprze. Się wydaje, że ten pieprz dużo zrobi teraz. Dawać, dojemy trochę soli, tak troszkę, zobaczymy. Troszkę czy, można dać. Żeby nie przesadzić. Pieprz cały dałem, nie? Dobra. Czekaj, bo trochę zostało. Żeby nie było. Dobra, jest tu. No dobra, no kosztujemy drugi raz. Próbujemy. Jeszcze do kamery pokażę, jak to wygląda. Na łyżce. Papryka jest, marchewka widzę. No lepiej teraz smakuje, nie? Powiem wam tak. Moja opinia. Jeżeli bym musiał to zjeść, bo nie miałbym co, to bym to zjadł. Ale no, jakiejś rewelacji nie ma. Zjadliwe, rewelacji nie ma moim zdaniem. Nie jak tobie. No faktycznie, no, rewelacji z tym nie ma. Ale jest w miarę dobre. No i widać, że jest dużo mięsa, nie? Tak, dużo mięsa, żeby zaspokoić głód. Powiem ci, że takim czymś się najadł. Kosztuj, dalej, śmiało, ruszaj się. A ja na chwilę wyjdę z kadru. Mamy teraz jeszcze rary tacek. No. Nikola od godziny tego krakersa próbuje ugryźć. Jeszcze go nie przegryzła. Co? To tu niech to leży. No. Bo... A spróbujemy tego, nie wiem czy nie zachce ci się nagle tego. A żeby ten? Rozumiem. Żeby zabić smak. Otwieramy? No próbujemy, tak. Nie? Otworzę to przy was. Są bundurka? No szproty, no co? Proszę. No co jest? Przecież nie mają głów. Dobra, czekaj. Wszystkie weź. Ty chyba żartujesz. O! Czekaj, ja też wezmę. Ty, no dobra, ale ten chyba ogonek trzeba wywalić, nie? Co tam ogonek wywalić? To zjesz ogonek? Ja jestem żołnierzem, wiem wszystko. Zapach taki olejowaty, nie? Dobra, kurczak. Miejmy to z głowy, co? Czekaj, żebym w razie był szybko wstał.
Sorry, ale... No nie, no jest tragedia. Chcesz kogoś? Jest. Ale jedyne co... Ale to jest jeszcze ważne w ogóle? Taka to jest data. Nie, no jest to ważne, 2021 rok. Jedynie co jest dobre w tym, tak? To jest to, że one są miękkie. I można szybko to pogryźć i połknąć. A, to ja trafiłem chyba na głowę. Strasznie, a to śmierdzi i nie jest smaku dobrym kompletnie. Odpada też wprost, jest tragedia. Znaczy, gdyby nie miał innego wyjścia, to bym to zjadł. Nie wiem, chyba bym musiał tą sól tu wsypać. Albo... Ale tam soli też jest czuć, nie? Albo gumę. Rzuć jednocześnie to jeść. Gumę, tak, i te sproty się wklejają w tą gumę i ty jesteś taki zadowolony. Nie, to jest w ogóle nie... To obiad w takim razie do szprotów był najlepszy. Chcesz jeszcze gryzka? Nie. Nikola? Nie, dziękuję. Krakersy nam zostały. I tutaj jeszcze coś, tak? Tu jest ta... ten worek, znowu zapomniałem nazwy. Jakiś tam... Strunowy. Strunowy, że to... Jak masz gitarę i ci się struna przerwie, to możesz to go może zwinąć. To chyba będzie na śmieci, nie? Albo na mokre skarpetki. Albo na mokre skarpetki. To może być na wszystko. Tak. Albo myślę. Wiesz, po co może być ten worek? Nie wiem. Po szprotkach. Tu jeszcze mamy... że jakby szprot chciały wrócić. Tu jeszcze mamy chusteczkę nawilżającą. Fajna sprawa. Tu mamy produkt deficytowy, czyli papier toaletowy. Dokładnie teraz. Ten papier powinien być w pakiecie ze szprotami samymi, prawda? Przyklejony do tego powinien być. Chociaż nie garśmy tym szprotami, bo lepiej jeść szproty niż nie jeść w ogóle, nie? I mamy jeszcze kawę w jednym cukierku, dwie gumy do rzucia i cukierek. Ty uderzasz w kawę czy w cukierek na koniec? A mi to obojętne. Mi też obojętne. Moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda z racją żywnościową, którą dzisiaj tworzyliśmy. Jeśli ten film Wam się spodoba, Wasza reakcja w komentarzach będzie spoko, to jak najbardziej możemy zrobić jakiś drugi odcinek, w którym będziemy jedli inną rację z innymi daniami, bo oczywiście te racje są różne, są większe, mniejsze, a jak nawet będziecie grzeczni, to może nam się uda ściągnąć rację żywnościową ze Stanów Zjednoczonych. Rozglądałem się na Oliksie i jest dużo do sprzedania. Też zauważyłem, też jest sporo tego. To możemy spróbować. Tym bardziej, że tą rację, co dzisiaj mieliśmy, to jest Polska chyba, nie? Tak. Są inne rodzaje. Są, no ja jeszcze. Wiem, że są. Ja wiem, że inne dania, ale są też chyba większe i mniejsze, tak mi się zdaje, bo gdzieś widziałem na filmie. Tak, bo są... Więc mamy pole manewru. Wszystko zostaje w Waszych rękach. Zaszalejemy. No i co? No i tyle, nie? Może będzie coś gorszego od szprotek. Nie, chyba szprot nic nie przebije. Szproty nie. V2. Nie, no jeżeli chodzi o żołnierzy, no to sądzę, że zjedliby. No dobra, to z tej strony od nas wszystko. Dzisiaj gościnnie u mnie Mateusz. Jeżeli spodoba się nam nasza produkcja, będziemy mogli to kontynuować. No i tyle, no co? Dzięki bardzo. Pozdro! No i jest film, nie?